cyberbezpieczeństwo jest takim zagadnieniem, które wychodzi poza granice naszego miasta, dotyczy całego świata różnych instytucji. Ciężko jest ogarnąć, co, gdzie, jak powstaje, kto próbuje wyłudzić nasze dane, na przykład dostęp do portfela, do konta bankowego, dostęp do jakichś maili czy tajnych listów, które gdzieś ukrywamy. Tymczasem cyberprzestępcy często próbują właśnie takie dane od nas wydobyć. Stąd bardzo ważna jest szeroka współpraca nie tylko instytucji z Opola, ale z całej Polski, uniwersytetów, uczelni zajmujących się takimi tematami, ale również firm, które na co dzień walczą z wirusami, z innymi przejawami cyberbezpieczeństwa, bo to wzmacnia wymianę wiedzy i pozwala lepiej radzić sobie z problemami, które mogą nas dotknąć. W Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego działa od 5 lat zespół badawczy do spraw cyberbezpieczeństwa, tak naprawdę do spraw bezpieczeństwa IT. Ta konferencja jest efektem 5 lat pracy tego zespołu. Jest organizowana przez Park Naukowo-Technologiczny i przez Uniwersytet Opolski w celu takim, ażeby przedstawić naszemu regionowi zarówno nasze wyniki, ale też ażeby zintegrować inne jednostki i inne osoby zajmujące się bezpieczeństwem IT w regionie i przedstawić, czym się zajmujemy, co umiemy, czego nie umiemy, co jest przed nami, jakie są wyzwania, nakreślić też osobom z otoczenia zajmującym się cyberbezpieczeństwem, jakie teraz tematy są ważne na topie i w jaki sposób możemy sobie nawzajem tutaj pomóc. Bardzo się cieszę, że to miejsce, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, jest świadkiem tego typu wydarzeń, ważnych wydarzeń dla Opola, dla środowiska IT i dla rozwoju tej branży właśnie w naszym mieście. Park Naukowo-Technologiczny posiada świetne zaplecze techniczne, ale także ludzkie, po to, żeby właśnie tego typu kwestie jak IoT, jak internet rzeczy, jak cyberbezpieczeństwo rozwijać w Opolu, ale także umożliwiać firmom swój rozwój właśnie w naszym mieście.